20 maja na kortach warszawianki miał miejsce turniej Siemens AGD Tennis Cup, który zgromadził ponad 2,5 tysiąca miłośników tenisa. Podczas tego sportowego wydarzenia można było podziwiać aktualne gwiazdy polskich i światowych kortów, Mariusza Furstenberga i Marcina Matkowskiego, jak również magików z ubiegłych lat, Wojciecha Fibaka oraz Fabrice Santoro. W trakcie turnieju znalazło się też coś dla miłośników motoryzacji z najwyższej półki. Organizatorzy zadbali jednak przede wszystkim o to, by było nie tylko sportowo, ale również rodzinnie. Będą warsztaty dla dzieci, także nauka tenisa od najmłodszych lat i chyba to jest jakby najważniejsze. Na początku na kortach królowali najmłodsi, którzy stawiają dopiero pierwsze tenisowe kroki. Pod okiem doświadczonych instruktorów zgłębiali tajniki tej dyscypliny, poznając podstawowe zagrania i techniki. Najważniejsze, żeby rozpocząć w dobrym momencie treningi, żeby bardzo dobrze zachęcić dzieci do tego sportu, ponieważ te początki, jeżeli się dobrze ukierunkuje, to potem tenis jest przyjemnością. W czasie, kiedy młodzi adepci tenisa zdobywali kolejne szlify, na sąsiadujących kortach uwagę widzów przykuwali artyści, których na co dzień mamy okazję oglądać na ekranach oraz estradach. Okazało się, że wielu z nich radzi sobie z rakietą niemal równie dobrze jak z kamerą i mikrofonem. Artyści, których można byłoby nie podejrzewać o takie wyczyny, tylko o bardziej hedonistyczne podejście do życia, okazuje się, że oni jednak spędzają czas grając w tenisa. Sami artyści podkreślali, jak ważny jest ruch i promocja sportu, do czego przyczyniają się właśnie takie imprezy jak Siemens AGD Tennis Cup. Jestem gorącym zwolennikiem tenisa. Jak mogę, to wszystkich ludzi zapraszam do gry w tenisa, bo tenis oprócz tego, że jest sportem ruchu, to jest sportem towarzyskim, fantastyczne hobby, które można uprawiać do końca życia. Stawiamy na dobrą zabawę i mam nadzieję, że taka będzie. To jest potrzebne i dla zdrowia, i dla krzewienia sportu, a specjalnie przy takich fantastycznych okazjach jak ta. A sami uczestnicy turnieju z niecierpliwością wyczekiwali na wielki finał, czyli mecz z udziałem najlepszej polskiej pary deblowej, Mariusza Furstenberga i Marcina Matkowskiego oraz gościa specjalnego, Fabrice Santoro. Większość zapytanych osób podkreślała, że jest to dla nich najbardziej oczekiwane wydarzenie tego dnia. Mecz wieczoru z udziałem Santoro. No, chcielibyśmy zobaczyć, jak stary mistrz zachowuje się na korcie. Na pewno ten mecz pokazowy będzie świetny. Chętnie popatrzę, jak oni grają i czekam na to. Na pewno to będzie uczta. Wyczekiwane przez wszystkich gwiazdy Siemens AGD Tennis Cup zaprezentowały się podczas popołudniowej konferencji prasowej. Sam Fabrice Santoro zdradził podczas spotkania z dziennikarzami, iż jego udział w zawodach do końca wisiał na włosku, a wszystko to z powodu kontuzji, której nabawił się dzień wcześniej. Na szczęście nie okazała się ona poważna i francuski tenisista mógł pojawić się, by zaprezentować swój tenisowy kunszt. Z kolei Mariusz Furstenberg zapowiedział, iż ma nadzieję wyrównać sportowe rachunki z Santoro. Mamy tutaj niewyrównane rachunki z Fabricem, tylko raz udało nam się wygrać, więc mam nadzieję, że ostatni mecz właśnie, jaki tutaj zagramy, będzie po naszej myśli, ale oczywiście będzie to bardziej zabawa. Fabrice Santoro także przewidywał, że spotkanie z polskimi deblistami będzie emocjonujące. It's gonna be hot. I know that Mariusz and Marcin wants to win and I'm gonna play with the kids from Poland, different kids every tie break, so it's gonna be fun, a lot of fun and hopefully a good level of tennis. I przyszedł czas na wielkie spotkanie, które zapełniło trybuny. Mecz był zacięty i budził emocje. Ostatecznie sportowe rachunki, jak zapowiedział wcześniej Mariusz Furstenberg, zostały wyrównane. Nasz deblowy duet pokonał Santoro oraz wspierającego go zawodnika z Siemens AGD Tennis Team Polska. Finał dnia to wręczenie nagród przygotowanych przez sponsorów oraz uhonorowanie gości specjalnych. Na szczęście to nie koniec, gdyż organizatorzy turnieju zapowiadają kolejne tenisowe emocje już w przyszłym roku. Turniej będzie się rozwijał z roku na rok, popularyzacja zarówno tego turnieju, jak i naszej pary będzie rosła. A rekomendacje, że warto pojawić się w przyszłym roku, mamy bardzo mocne. To są fantastyczne okazje, żeby pokazać i młodym, i starym, i średnim, że wszyscy powinni grać tak naprawdę. Tenis jest piękną, szlachetną grą i dla każdego grą. Sport to zdrowie i tutaj idealnie sponsor to wykorzystuje i to jest świetne, że potrafi taką imprezę zorganizować. Ale właśnie to jest też ta pasja, determinacja i chęć zwycięstwa, a przy okazji oczywiście fajna zabawa. Świetny pomysł, naprawdę uszanowanie dla sponsora Siemens AGD. Zawsze popieraliśmy z Marcinem takie inicjatywy i zawsze będziemy gotowi, żeby się pojawiać na takim czasie.